Opowieści ze świata Brighta. Rozdział pierwszy. Czekając na Boga. O! Chciałbym ponownie, oficjalnie zaznaczyć moje obiekcje względem tych eksperymentów. Powiedziałem, zwracając się do pleców doktora Sameta, wschodzącej gwiazdy i nowego badacza fundacji. Wydawało mu się, że właściwą metodą rozwoju w naszych szeregach jest podlizywanie się przełożonym. Nikt nie lubi dupolizów. I ponownie twoje obiekcje zostają odnotowane, 963. Jednakowoż mam pełne poparcie o 5.1 w tej kwestii. SCP-682 jest po prostu zbyt niebezpieczny. Musimy próbować wszystkiego. Zjeżyłem się, gdy nazwał mnie numerem. Dlaczego oni zawsze popełniają ten sam błąd? Panie Samet, nazywam się Dr. Bright. To! Podniosłem amulet obecnie przyklejony do mojej dłoni. Jest SCP-963. Proszę powstrzymać się przed myleniem tych dwóch, albo będę zmuszony poprosić Grangana, żeby strzelił panu w stopę. To nic osobistego, ale mam nadzieję, że pan rozumie. Mały uśmiech wkradł się na moją twarz, gdy to mówiłem, wskazując na jednego z mojej małej grupki asystentów. W przeciwieństwie do niektórych, innych członków starszego personelu, nigdy nie nazwałem w żaden sposób pracowników młodszego personelu, którzy trafili pod moje skrzydła, ale inni zaczęli mówić na nich wartowna paczka i wygląda na to, że się przyjęło. Ma to chyba związek z tym, że badacze, którymi się zajmuję, zwykle żyją dłużej, z moją własną obsesją na punkcie gier prawdopodobieństwa i bardzo możliwe zagłębienie się w moją, niekiedy małpią naturę. Zabawne, nie powiem. Samet spojrzał niepewnie na mojego podwładnego, przed zwróceniem swojej uwagi z powrotem na mnie. Niemniej jednak dziewię... Chrząknąłem znacząco, dostrzegając kątem oka, jak Grangan wsunął rękę między poły płaszcza. Bright, musimy... Znowu mu przerwałem, dalej próbując go poprawić. Doktor Bright, tylko ludzie, którzy pracują ze mną codziennie, mogą pomijać tytuł. A ty nie będziesz tutaj wystarczająco długo, aby pracować ze mną codziennie. Samet wyraźnie zbladł, słysząc te słowa. Grozisz mi? Nie, po prostu optymistyczne założenie. Widzisz, te twoje śmieszne przedsięwzięcie ma niewielkie szanse powodzenia, a dokładniej... Spojrzałem w bok, gdzie mój główny asystent już czekał z wyciągniętym dokumentem. English pracował dla mnie wystarczająco długo, żeby przewidzieć i wychodzić naprzeciw moim potrzebom. Krótki rzut oka na liczby wystarczył mi do świeżenia pamięci. 512 do jednego, że twój pierwszy plan nie zadziała. W sumie, jedyną osobą, która postawia na to, że twój plan zadziała, jest... Przerwałem, by jeszcze raz sprawdzić dane. Trup. Zabawne. Nieważne. 343 nie... Doktorze Bright, nie potrzebuję ani pańskiego negatywnego nastawienia, ani przepowiedni klęski. Czego potrzebuję od pana, to pójść tam i poprosić swojego kolegę SCP, żeby nam pomógł. Wykona pan swoją przydzieloną pracę, czy nie? Na pancerzu Sameta zaczęły pojawiać się pęknięcia. Nie jest to ktoś, kto wytrzymuje długo. Ale w porządku. Oficjalnie ledwo przewyższa mnie rangą. Tak więc musiałem to zrobić. Oczywiście, że wykonam. Kiwnę głową. Przygotowałem się i wszedłem przez drzwi do miejsca pobytu 343. Samo przebywanie w jego obecności sprawiało, że dostawałem gęsiej skórki. Uczucie spokoju i zadowolenia powoli zaczęły się wlewać w moją osobę, ale nie uległem. Ciężko być ponurym, kiedy świat stara się uczynić ciebie szczęśliwym, ale ja mam ze sobą lata praktyki. W szczególności z nim. Myślę, że tym, co najbardziej niepokoi mnie w 343, jest fakt, że nieważne jak bardzo będę się starał, nieważne jak mocno będę sobie wmawiał, że to tylko sztuczka, on zawsze wygląda dla mnie jak George Bush. Cygaro w jednej ręce, martini w drugiej. Mówi, że to po to, bym czuł się spokojnie, ale nic w tym bycie nie sprawia, że czuję się spokojnie. On jest zbyt potężny, za bardzo się stara! Ja. Powiedział, patrząc na mnie smutnymi oczami, gdy wchodziłem do pokoju. Cieszę się, że widzę cię z powrotem. Jesteś gotowy, by jeszcze porozmawiać? SCP-343. Byłeś przetrzymywany przez fundację przez wiele lat. Ale musisz jeszcze udowodnić, że to było warte zachodu. Zignorowałem pytanie. Dlatego podjęto decyzję, żeby wykorzystać cię przy próbie likwidacji nawet najgroźniejszego SCP. Rozumiesz? Wiesz, Jack, pokładałem w tobie wielkie nadzieje. Zostałeś stworzony taki oświecony. Ha, taki utalentowany. Były plany. Nadal są. Dokonania przez ciebie wielkich czynów. Ale musisz się stąd wydostać. Oni cię niszczą, Jack. Był z siebie taki dobry chłopak. Miał prawie doskonałe maniery. Nawet szorstki głos George'a Busha. Głos. Dym. Nawet obecny wygląd pomieszczenia. Wszystko tak dopasowane, bym był na niego podatny. Ale nie dałem się na to nabrać. On jest SCP! Stworzeniem! Potworem i... Na Boga! Nie pokona mnie tak łatwo!
Możesz zwracać się do mnie per doktor Bright? Nikt nie mówi do mnie tak. Nie od dziesiątek lat. Pomożesz przy tym przedsięwzięciu? Czy mam wprowadzić przeciw tobie sankcje? Patrzyłem mu prosto w oczy. Nie chciałem odwrócić wzroku. Czym dłużej to trwało, tym mniejszy stawał się jego uśmiech, aż nie pozostał po nim żaden ślad. Mocno, głęboko zaciągnął się cygarem. Prawie, ale nie całkiem marszcząc brwi. Stałeś się wynaturzeniem, Jack. Bardziej potworem niż człowiekiem. Przywiązanym do tej rzeczy. Wskazał na 963 i mógłbym przysiąc, że poczułem jak zadrżało. Powinienem usunąć cię z tego. Przywrócić cię do twojego własnego wątku. Zrobić z ciebie znowu człowieka. Przez chwilę moje myśli się zatrzymały. Nadzieja, że mógłbym pozbyć się tej klątwy. Że mógłbym w końcu umrzeć. Nie. Opanowałem emocje, nie przerywając kontaktu wzrokowego. Chciał albo nie chciał, ale wątpiłem, czy jest w stanie. Nie. Mając to, osiągniesz o wiele więcej. Dobrze, Jack. Pomogę ci z czymkolwiek masz problem, jeśli poprosisz. Mógłbym przysiąc, że myślał, że tego nie zrobię, że to było dla mnie zbyt słabe, ale nie mogę dopuścić do tego, by Samet mógł stwierdzić, że podważyłem jego wysiłki. 343, proszę, pomóż nam. Jego brwi uniosły się do góry o ułamek centymetra, ale zobaczyłem to. Zaskoczyłem go. Dobrze. Potrzebował tego. Potrzebował, by lekko nim wstrząsnąć. Niech tak będzie. Jakiś czas później stałem w obserwatorium, patrząc na 343 w pomieszczeniu przechowawczym poniżej. Nie zapytał, co będzie musiał zrobić i Samson pokazywał, że cokolwiek to nie będzie, poradzi sobie z tym. Zdecydowałem więc, że nic mu nie powiem. Niech Bóg robi, co będzie chciał. Doktor Samet stał po mojej stronie z zadowoloną miną, napawając się w milczeniu zwycięstwem. Wierzył w to, że wygrał, a ja nie czułem potrzeby, żeby wyprowadzać go z takiego postrzegania sprawy. To i tak skończy się porażką. 343 nie ma tego, co jest potrzebne, by zająć się 682. Czy jesteś gotowy? 343? Samet spokojnie odezwał się do mikrofonu. Później 343 uniósł kciuk do góry. Nie pozostało już nic innego, więc doktor Samet nacisnął przycisk na konsoli i otwarła się śluza, uwalniając 682. Gad wpadł do pomieszczenia, szarżując prosto przez jego środek w stronę grodzi po drugiej stronie. Ucieka już tyle razy, że wiedział, co trzeba robić i co daje mu największe szanse na powodzenie. Jedyną niespodzianką było to, że przebiegł prosto przez 343, zupełnie go nie dotykając. 343 natomiast dalej wpatrywał się oczekująco w otwartą śluzę. Spojrzał na nas, z powrotem na drzwi i zapytał. Więc? Macie zamiar wpuścić to coś? Czy ja mam tam wejść? Uśmiechnąłem się do siebie, obserwując, jak 682 kontynuuje swój atak na drugą śluzę. Z tym uśmiechem odebrałem mikrofon z luźnych dłoni doktora Sameta. Zamknij usta, bo ci muchy wlecą. Powiedziałem jeszcze do niego, zanim zwróciłem się do 343. 343, mam rozumieć, że nie widzisz niczego innego poza tobą w tym pomieszczeniu? 343 obrócił się dookoła, rozglądając uważnie, po czym spojrzał na mnie i rzekł. Tutaj nie ma niczego innego oprócz mnie, Jack. Dobrze się czujesz? Z tym samym uśmiechem, mocniej osadzonym na mojej twarzy, obróciłem się do Sameta. 682, niezneutralizowane. Tak jak podejrzewałem. 682? Odezwał się 343, a krótki błysk wściekłości zagościł w jego oczach. Między jedną a drugą chwilą, w czasie krótszym niż mrugnięcie oka, znalazł się przede mną. W jakiś sposób wyższy, bez zmieniania rozmiaru, patrząc z góry. Zabrałeś mnie do 682? Skinąłem za jego plecami na Englisha, który szybko zaczął wdrażać procedury przechowawcze 682, zalewając pomieszczenie kwasem. Oczywiście, że tak, 343. Masz z tym jakiś problem? Wściekłość od Boga. Gdybym miał szczęście, pozbyłby się mnie i nie musiałbym się męczyć drugą częścią tego eksperymentu. Zamiast tego, 343 odwrócił się do mnie plecami. On nie jest jednym z moich. Sami sobie z nim radźcie. Powiedział, po czym przeszedł przez ścianę. Doktor Samet, który odzyskał panowanie nad sobą, zwrócił się do mnie warcząc. Dobrze, nie zadziałało. To bez znaczenia. Przygotuj się 963, wchodzisz tam. Skinąłem na Grangana, odwracając się, żeby zmienić ciało. Ostatnią rzeczą, jaką usłyszałem, zanim drzwi zamknęły się za mną, był przyjemny dźwięk wystrzału z broni ręcznej w małym pomieszczeniu. Ciąg dalszy nastąpi.